Doktor Herbich. Obniżenie lub wypadanie macicy i pochwy. Gdy mięśnie dna miednicy mniejszej są mocne i elastyczne, utrzymują macicę, pochwę, pęcherz i odbytnicę w anatomicznym położeniu. Są na tyle silne, by utrzymać ich ciężar także w czasie kichania czy podnoszenia ciężkich przedmiotów. Często jednak praca mięśni dna miednicy mniejszej, tkanek i powięzi słabnie na skutek urazów okołoporodowych, ciężkiej pracy fizycznej, ostrych lub przewlekłych chorób z kaszlem, nadwagi, wahań hormonalnych oraz na skutek wieku, a także bez wyraźnej przyczyny. Wtedy narządy dna miednicy mniejszej zaczynają się obniżać. Obniżanie macicy i pochwy zwykle odbywa się etapami. Najpierw narządy obniżają się w niedużym stopniu. Kobiety często zauważają wtedy u siebie jeden lub więcej z poniższych objawów. Nietrzymanie moczu, uczucie niekompletnego wypróżnienia czy pełności w pochwie, ból w czasie stosunku. W cięższych przypadkach narządy wypadają na zewnątrz. Szyjka macicy może wtedy wystawać z otworu pochwy, a w skrajnych przypadkach wypadać całkowicie na zewnątrz, pociągając za sobą pochwę i macicę. Jednym ze skuteczniejszych sposobów leczenia obniżenia lub wypadania narządów rodnych jest pesaroterapia. Lekarz dobiera rodzaj i rozmiar pesara, on też zakłada pesar pacjentce po raz pierwszy. Dobrze dopasowany i odpowiednio założony pesar utrzymuje obniżające się lub wypadające organy w anatomicznej pozycji. Przy różnego stopnia obniżenia macicy i pochwy lekarz może zalecić zastosowanie pesara pierścieniowego grubego lub talerzowego. Natomiast przy całkowitym wypadaniu macicy i pochwy najlepiej sprawdzi się pesar grzybkowy cienki. Jeżeli przed założeniem pesara doszło do wysunięcia się narządów, należy przed jego aplikacją czystymi rękoma odprowadzić wypadającą część do wewnątrz. Odpowiednio dobrany pesar grzybkowy cienki unosi macicę ku górze wraz z innymi obniżającymi się lub wypadającymi narządami, przywracając ich anatomiczne położenie. W ten sposób zmniejsza lub całkowicie likwiduje dolegliwości statyki narządu rodnego. Przed użyciem pesara zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą lub skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie. Prezentowane w animacji informacje mają charakter edukacyjny i w żadnym stopniu nie zastępują specjalistycznej porady lekarskiej.